Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Wierzę. Nie. Nie. Wierzę. Wierzę. Nie. Wierzę nie! Dzisiejszy wtorkowy wieczór wita się z Państwem Agnieszka Warchoł. Alicja Michalska. Moimi gośćmi są dzisiaj ojciec Andrzej Gutkowski. Tu wierzę. Oraz Danuta Kotula. Witam serdecznie. Z którymi porozmawiamy o wspólnocie Maryja. Wspólnota Maryja ma długą historię, dlatego że istnieje ponad 40 lat. Jeżeli ktoś jest zorientowany może w tych tematykach, to w tych dniach było w Rzymie 50-lecie odnowy charyzmatycznej. Kilka dni bardzo bogatych wydarzenia, włącznie ze spotkaniem naczelnika Massimo z papieżem Franciszkiem i z przedstawicielami z całego świata. Skąd się w ogóle wzięła odnowa charyzmatyczna? Wzięła się stąd, że oczywiście chrześcijanie spotykają także dzisiaj Chrystusa żywego. Natomiast wiemy, że nie widać go w sposób materialny, fizyczny. I dlatego tutaj wszystkie spotkania z nim przechodzą przez obecność Ducha Świętego. I w sposób duchowy można doświadczyć jego żywej obecności. Dlatego to rozbudzenie charyzmatyczne, które zaczęło się kiedyś w kościołach protestanckich, ono zaczęło na początku lat 70. przenikać do kościoła katolickiego. I wtedy dwoje ludzi świeckich, normalni ludzie, małżonkowie Ancelotti, którzy w Kanadzie znali już ruch charyzmatyczny, oni widzieli potrzebę adaptacji tego ruchu na gruncie kościoła katolickiego. Stąd narodziła się wspólnota Maryja, która we Włoszech dała początek całej odnowie katolickiej, temu sposobie modlitwy bardzo radosnemu, bardzo żywemu, gdzie w przestrzeniach modlitwy wspólnotowej każdy może przyjść i każdy może dotknąć obecności Boga. Tak w największym skrócie można by to było określić po prostu. A na czym opiera się tożsamość wspólnoty? Bo znalazłam informację, że to są takie trzy elementy. Chrystocentryzm, charyzmatyczność i maryjność. Tak, to są oczywiście główne cechy charakterystyczne, o którą wspólnota rzymska zawsze bardzo dbała. Skąd się to wzięło? Wzięło się to stąd, że oczywiście Duch Święty ma wiele manifestacji. I ruchy charyzmatyczne, szczególnie te pochodzące z kościołów protestanckich, one mają bardzo różną specyfikę. My to możemy widzieć w Polsce, gdzie wielu ludzi utożsamia Ducha Świętego ze spoczynkami, z uzdrowieniami, z różnego typu spotkaniami, gdzie ludzie szukają głównie dotknięcia, jak ktoś ma potrzeby choroby, czy różnego typu potrzeby egzystencjalne. Trochę inny jest cel powstania wspólnoty Maryja, która przede wszystkim stara się być przestrzenią, w której każdy może dotknąć obecność Boga. I stąd te trzy cechy. Chrystocentryzm, dlatego że oczywiście spotkamy Chrystusa żywego w Duchu Świętym. Później wymiar charyzmatyczny, dlatego że jest to środowisko bardzo mocno ustawione charyzmatycznie, gdzie procentowo na modlitwie jest stosunkowo mało muzyki, czy mało w ogóle mówienia człowieka na miejsce Boga. Jest bardzo dużo wspólnotowej modlitwy charyzmatycznej w językach, w tym szczególnym darze, który od pięćdziesiątnicy pierwszy wieku jest obecny w Kościele i od 50 lat wrócił ponownie z tym przebudzeniem charyzmatycznym. No i oczywiście ta cecha maryjność, skąd się wzięła Maryja, ona z apostołami czekała na zesłanie Ducha Świętego w Wieczerniku. Duch Święty zawsze przychodzi przez Maryję. I to nie na poziomie dewocyjnym. Nie chodzi tu o jakieś skomplikowane modlitwy, mimo że my zaczynamy nasze spotkania tak samo różańcem, jako normalne przygotowanie modlitewne, ale chodzi o to, że Maryja, ona się bardzo często pojawia podczas modlitwy. I wtedy ta modlitwa, która przez nią przychodzi, ona jest bardzo szczególna. Ona ma bardzo szczególną moc, bardzo szczególną tkliwość, bardzo jest to szczególne doświadczenie miłości Boga, które właśnie przez Maryję przychodzi w sposób niepowtarzalny, niewyobrażalny.
Zazwyczaj to jest taka szczególna czułość, też można powiedzieć, taka miłość matczyna, bo Bóg przecież nie jest tylko ojcem i objawia się w różny sposób. A te wszystkie jakby cechy wspólnoty to nie są tylko cechy wspólnoty włoskiej, ponieważ kiedy powstawała wspólnota tutaj w Krakowie, pierwsza i jedyna jak dotąd, to od razu powiedziano, że my nie jesteśmy filią, my nie jesteśmy jakimś dodatkowym tworem, po prostu jesteśmy częścią tej całości, więc po prostu my w pełni uczestniczymy w tym charyzmacie. A to, jak przebiega modlitwa, tak naprawdę jest niespodzianką dla nas wszystkich. Nigdy nie jest tak, że jest coś zaplanowane wcześniej, nie ustawiamy wcześniej piosenek, kawałków, które będziemy grać, które będziemy śpiewać. Nigdy nie ma jakiegoś harmonogramu działania. To, co powiedzmy wychodzi na modlitwie, jest tylko i wyłącznie działaniem ducha i na to staramy się otwierać. W jakim miejscu znajduje się filia? Nasza wspólnota spotyka się tuż pod oknem papieskim. Spotykamy się w środy, spotykamy się w czwartki i spotykamy się w niedzielę. To jest Franciszkańska 4. Mamy salę, to jest aula błogosławionego Jakuba, gdzie spotykamy się i gdzie każdy może wejść. Spotkania są otwarte i jak najbardziej zapraszamy wszystkich. To jest miejsce bardzo dostępne, bo jesteśmy w samym centrum Krakowa i to jest bardzo, bardzo duży plus. I też z drugiej strony dla nas wyzwanie, bo jednym z takich charyzmatów naszej wspólnoty jest akolienca, czyli przyjęcie drugiego człowieka. Czyli dzieci też mogą dołączyć do wspólnoty? No przede wszystkim dzieci, dlatego że w tej chwili chyba jest 20 dzieci bodajże we wspólnocie, jeżeli dobrze kojarzę. Jest bardzo dużo dzieci też z przyczyn praktycznych, dlatego że miejsce, w którym się spotykamy, ma bardzo duże przestrzenie. Też dla dzieci, gdzie one mogą być ze sobą, bawić się, mogą sobie chodzić, co w normalnych warunkach, w normalnych kościołach nie zawsze jest możliwe, gdy ludzie są przyzwyczajeni, a może nie są przyzwyczajeni właśnie do takiej ilości dzieci. Więc mamy szczególnie w niedzielę całe rodziny, bardzo często z kilkoma dziećmi i jest to niesamowite bogactwo i widać faktycznie, co dzieci wnoszą też dla dorosłych. Zwłaszcza, że sama odnowa przecież jest wolnością, to jest wolność w Duchu Świętym, która nie jest samowolką, tylko właśnie takim naturalnym podejściem. Więc dzieci jak najbardziej czują się swobodnie, wchodzą gdzie się da i też nikomu z nas to nie przeszkadza, co jest ważne. Druga sprawa, modlitwa w językach. Pewnie to jest termin znany wszystkim, ale nie chodzi o modlitwę po polsku, po angielsku, po włosku czy w jakimkolwiek innym języku nowożytnym. Modlimy się tak, jak jest napisane w Piśmie Świętym, jak mówił święty Paweł. To są języki starożytne, wymarłe, język aniołów. To jest tak, jak Duch modli się w nas, czyli taka modlitwa płynąca prosto z serca. Kiedy człowiek nie zawsze rozumie albo rzadko rozumie słowa, które mówi, ale ta modlitwa nie jest modlitwą jednego człowieka, tylko jest całością. Jakby głos każdej z osób, która się modli, jest kolejną cegiełką, która się dokłada do jednej modlitwy, która trafia do nieba. I jeśli się to słyszało, to o tym trudno opowiadać. To jest ogromna harmonia. To nie jest coś, co jest zgrzytem, co jest hałasem. Nie jest to coś, co brzmi jak równoczesne gadanie iluś tam osób. Brzmi to bardziej jak piosenka. I na przykład wiele osób, które przychodzi do nas pierwszy raz, zdarzało mi się, że padały pytania, gdzie się tego nauczyliśmy, gdzie się można nauczyć na przykład takiej piosenki, albo jak to robimy, że jest taka synchronizacja, że w tym samym momencie coś jest głośniej, coś jest ciszej, w różnych też jakby odcieniach, w różnych barwach jest ta melodia i ona jest za każdym razem inna i tego się nie da nauczyć. Tego się nie da nauczyć, wystarczy tylko słuchać Ducha Świętego, bo jeśli On się w nas modli, a my mu dajemy wolność, bo to tylko o to chodzi, to ta modlitwa płynie z serca, a ponieważ Bóg jest prosty, jest jednością trzech osób, to ta modlitwa wielu głosów też jest bardzo jednolita.
Tutaj były takie bardzo zabawne incydenty, jak mieliśmy kiedyś animację modlitwy w naszej bazylice, która się znajduje zaraz obok, przed niepokalanym poczęciem. Siostra organistka, która gra na chórze, stwierdziła, że kiedy była modlitwa właśnie wspólnoty w językach, powiedziała, że to była najpiękniejsza modlitwa, którą słyszała w życiu, tylko nie rozumiała słów. A drugi taki incydent bardzo zabawny, jak byli jeszcze akustycy, którzy robili remont na gościenia w auli, w której się modliliśmy. Ludzie, którzy oczywiście całe życie przesiedzieli na urządzeniach akustycznych, a nigdy nie mieli do czynienia z tym światem. Też później ten główny specjalista, który robił pracę, powiedział, że to była najpiękniejsza muzyka, którą słyszał w życiu. Także to są takie bardzo, bardzo ciekawe zestawienia. Oczywiście to jest tylko otoczka zewnętrzna samej modlitwy, czy samego sposobu modlenia. Ale to jest też najfajniejsze, bo można nic nie rozumieć z modlitwy, można nic nie rozumieć ze świata, powiedzmy, modlitwy charyzmatycznej i tak dalej, ale serce i tak czuje i człowiek jakoś odczuwa pokój po prostu płynący z tej modlitwy, nawet jak nie wie, o co chodzi, jak przychodzi po prostu z ulicy i nawet nie do końca ma cokolwiek wspólnego z Panem Bogiem. Tak, dlatego też są sytuacje ludzi, którzy przyszli do wspólnoty właśnie dosłownie z ulicy. Bardzo często po nocach spędzonych w różnych lokalach czy na zabawie i znaleźli się tam jak we własnym świecie. Jak gdyby całe życie w tym świecie się poruszali. Mamy też osoby, które na przykład są francuskojęzyczne. Nie do końca jest opcja tłumaczenia im wszystkiego na modlitwie. Czasem i owszem, ale nie zawsze. I one przychodzą regularnie, bo dotyka ich ta modlitwa. I to nie dlatego, że my jesteśmy tacy fajni, tacy zdolni, tacy święci, tylko dlatego, że Duch Święty po prostu działa i jest silniejszy tam, gdzie my jesteśmy słabi. A jak wyglądają takie spotkania wspólnoty? Wygląda to generalnie bardzo prosto. Dwa razy na tydzień się spotykamy. W środę o 18 zaczynamy rozgrzewkę różańcem. 18:30 jest modlitwa wspólnotowa i później Eucharystia, a w niedzielę o 10 jest modlitwa wspólnotowa, Eucharystia. Modlitwa polega na tym, że wszyscy przychodzimy i zaczynamy razem się modlić. Jeżeli nam nie od razu idzie modlitwa wspólnotowa w językach, to coś sobie zagramy jako przerywnik na rozruch, ale generalnie modlitwa polega na tym, że słuchamy, gdzie ona idzie i co wychodzi z modlitwy. I co Pan Bóg robi na modlitwie, to oczywiście tłumaczymy ludziom, którzy są, co w danym momencie Pan Bóg robi na modlitwie, czego On dokonuje, czy do czego zaprasza. Także każdy może w tym brać udział, natomiast trzeba by po prostu samemu wziąć w tym udział, żeby zobaczyć, na czym to polega, bo jeżeli ktoś nie zetknął się nigdy z tą formą modlitwy, to jest to na pewno bardzo specyficzne doświadczenie. Zwłaszcza, że staramy się, żeby na przykład we wspólnocie nie było liderów, są osoby odpowiedzialne za pewne obszary, żeby to wszystko funkcjonowało, żeby działało, ale de facto jedynym dowodzącym ma być Pan Bóg. Mamy na każdym spotkaniu inne osoby, które animują modlitwę, to znaczy nie opowiadają zbyt długo o tam różnych swoich rzeczach. One mają tylko zaznaczyć główny nurt modlitwy. Mają wyjaśnić tym, którzy jeszcze, powiedzmy, nie weszli w modlitwę charyzmatyczną, co się dzieje w danym momencie, tak żeby każdy mógł się odnaleźć. Natomiast nic poza tym. Oprócz tego jest, wiadomo, modlitwa pieśnią, jest modlitwa charyzmatyczna. Zawsze są też osoby, które, powiedzmy, stoją przy drzwiach i wydawałoby się, że to nie jest jakaś specjalnie ważna funkcja, jest dokładnie odwrotnie. Dlatego, że to najczęściej te osoby właśnie przyjmują tych, którzy są nowi. Wyjaśniają im też, co się dzieje po prostu. Dlatego też, że jakby takim jednym też z darów jest nie tylko właśnie przyjęcie drugiego człowieka, pocieszenie, po prostu bycie z nim w jego sytuacji, więc my też nie próbujemy nic naprawiać na siłę, nie ma jakby, staramy się, żeby nie było wśród nas jakichś, prawda, wielkich charyzmatyków. My jesteśmy tam wszyscy po prostu jak bracia. Mamy być jak bracia, mamy sobie pomagać i tak naprawdę cały ten wymiar charyzmatyczny, który u nas troszeczkę właśnie w Polsce się kojarzy z fajerwerkami, z takimi różnymi cudownymi rzeczami, które, jasne, one oczywiście mają miejsce, ale nie są najważniejsze, dlatego że działanie Ducha Świętego i tak naprawdę skutki tej modlitwy objawiają się potem w życiu ludzi, w tym, jak oni budują relacje, w tym, jak sobie radzą w świecie, w tym, co sobą reprezentują,
w tym, czy udaje im się radzić sobie z trudnymi sytuacjami, nie wiem, przebaczać tym, którzy niekoniecznie są dla nich w porządku, czy otwierać się na nowe rzeczy, na ile stają się coraz bardziej sobą, a przestają naśladować innych. A jaka jest pani historia we wspólnocie? To jest historia i długa, i krótka, ponieważ sama wspólnota w Krakowie jest bardzo młoda i jest najmłodsza, jakby biorąc pod uwagę całą wspólnotę Maria na świecie. Ja na pierwszy raz z modlitwą charyzmatyczną zetknęłam się w zupełnie innym miejscu i gdzieś tam dojrzewałam. Natomiast w pewnym momencie zaczęło mi czegoś brakować. Jakoś przestała mnie ta modlitwa karmić. I zaczęłam szukać. I niestety z głodem Pana Boga jest tak, że On nie daje o sobie zapomnieć. Dlatego potrafi być bardzo nieprzyjemny. W związku z tym, jak usłyszałam o wspólnocie Maria pierwszy raz, od razu powstał pomysł, żeby pojechać do Włoch. Zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, bo to jest takie też doświadczenie, o którym każdy ci może opowiadać. Każdy. I zupełnie nic ci to nie zrobi. Bo tego trzeba doświadczyć. To jest tak, jak opowiadać komuś o zjedzeniu ciastka, które jest bardzo dobre. I będziesz znać kolory i wszystko ci opowie i nie poczujesz smaku. To będzie jak papier. Trzeba przyjść i zobaczyć. No więc na początku była grupa ludzi, która miała jechać. Z tej grupy w ogóle się wykruszali wszyscy i myślałam, że pojadę sama z jedną z koleżanek, bo w pewnym momencie byłyśmy we dwie. Na szczęście potem uzbierało się nas 9. Więc w 9 sztuk pojechałyśmy sobie do Włoch. Nie znając za bardzo włoskiego, bo w naszej grupie była raptem jedna osoba, która cokolwiek mówiła po włosku. I nie miałyśmy tłumacza. Więc pojechałyśmy na tą modlitwę i pierwszym szokiem, jak dotarłyśmy na miejsce, bo to było spotkanie ogólnokrajowe wspólnoty Maria. Wszyscy od razu wzięli nas w ramiona, zaczęli nas ściskać i to była taka serdeczność bardzo, bardzo prosta, bardzo, bardzo widać taka oczywista, że to było coś dla nich naturalnego, a nie dlatego, że przyjechały siostry z Polski i nic więcej. Potem zaczęła się modlitwa, tak jak wyglądała ona u nas, czyli modlitwa charyzmatyczna. Ktoś mówił mniej więcej, co się dzieje, natomiast my nie rozumiałyśmy za bardzo. Była jedna osoba, która od czasu do czasu coś próbowała nam tłumaczyć, ale szło różnie, z różnych względów, więc większość czasu, te kilka dni, nie mogłyśmy nic zrozumieć jakby na poziomie ludzkim. Ale co jest ciekawe, że modlitwa i tak działa, nawet jak się nie rozumie języka animacji, no bo wszyscy mówili po włosku, siłą rzeczy. No nikt nam nie mógł powiedzieć nawet, jaki jest główny nurt modlitwy za bardzo. A i tak po prostu czułyśmy, co się dzieje. I nawet jak rozmawiałyśmy potem między sobą, to było dla nas jasne na przykład, jak była modlitwa w językach. Bez rozumienia czegokolwiek wiedziałyśmy, co jest śpiewane w tej modlitwie, w tej pieśni, co się wydarza później. Wiedziałyśmy, kiedy następuje taki moment modlitwy uwolnienia, kiedy Pan Bóg dotyka i uzdrawia. I to było takie bardzo, bardzo mocne doświadczenie. I też trochę trudne, bo nie wiedziałyśmy za bardzo, ja nie wiedziałam, co to jest. Ponieważ była modlitwa, na której mogłam siedzieć godzinami. Moja mama nigdy nie mogła zrozumieć, jak to jest w tej mojej wspólnocie, bo cały czas twierdzi, że ja się strasznie poświęcam, że my siedzimy tyle godzin i się modlimy. Tego się nie czuję. To nie jest tak, że my mamy zegarek od do i musimy odbębnić swoje, tylko po prostu to jest czasem tak po prostu jak zbicza trzasnął. Po prostu czas leci i to naprawdę góra steruje zegarkiem. I ciekawe było to, że w momencie, jak byłyśmy na modlitwie, to ja mogłam tam siedzieć godzinami. Czasem to były takie trudne doświadczenia, bo też może wylanych łez, przychodzą różne wspomnienia, przypominają się w ogóle człowiekowi rzeczy, o których już zapomniał, I nagle to wszystko staje się bardzo żywe, nie? Więc naprawdę to trzeba się przyzwyczaić do tego, że czasem sobie człowiek trochę popłacze. Ale z drugiej strony potem wychodziliśmy i wszystko było inaczej. Inaczej się patrzyło już na świat. I teraz to, co mamy tutaj na miejscu, jest tylko i wyłącznie kontynuacją tego doświadczenia. My nie wprowadzamy tutaj jakiejś rewolucji. Cała ta modlitwa nie jest jakimś nowym, odjechanym sposobem na doświadczenia. To jest modlitwa pierwszych chrześcijan.
tak naprawdę. A jedyne, co robimy, to staramy się być maksymalnie prości. Maksymalnie prości. Czy są organizowane wyjazdy? Jak wyglądają? Wyjazdy są organizowane często i gęsto, dlatego że oczywiście to, co robimy tutaj, jest tym samym doświadczeniem wspólnoty włoskiej, które trwa od lat 40. Więc mamy ze wspólnotą rzymską bardzo częste kontakty, co najmniej dwa razy do roku. Zazwyczaj po Wielkanocy jest ogólnokrajowy, w tej chwili międzynarodowy już zlot pod Rzymem całej wspólnoty. Jest też następne spotkanie animatorów na jesieni, w którym też bierze udział bardzo liczna delegacja. No teraz na zlocie międzynarodowym było nas 70 osób, w tym 11 dzieci. Bardzo często zaledwie rocznych, czy nie więcej jak rok czasu. I też na przykład teraz pod koniec czerwca będziemy mieli pierwsze spotkanie krajowe w Polsce, gdzie będzie delegacja odpowiedzialnych z wspólnoty rzymskiej i młodzieży tak samo. Więc są to kontakty bardzo często średnio 2-3 razy do roku, ponieważ no, idziemy tą samą drogą, którą oni idą od lat 40. Więc tutaj poza tym mamy bardzo często gości z Włoch. W tej chwili przyszły mąż Roberty jest bardzo częstym gościem w naszych spotkaniach, czy Włosi, którzy pracują w Krakowie, cudzoziemcy. Jest to środowisko bardzo otwarte, bardzo międzynarodowe w tej chwili. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Moimi gośćmi był ojciec Andrzej Gutkowski oraz Danuta Kotula. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.